Tegoroczną panoramę pól firma Timac Agro zorganizowała w Zakładzie Oceny Odmian w Śremie. Spotkania polowe w całości poświęcone były nowoczesnym technologiom odżywiania zarówno roślin, jak i samej gleby. Wprowadziliśmy w tym roku wiele nowości, także tutaj one są obecne, między innymi Sulfamo N-Proces, a więc cała gama produktów N-Proces, cała gama produktów Topfos. W tym roku wprowadziliśmy BrioP, BrioS, również tutaj obecne, a więc mamy naprawdę czym się pochwalić, co pokazać. Myślę, że plantacje wyglądają bardzo ładnie i takie pojawiają się opinie rolników. I myślę, że jest to doskonałe miejsce do tego, aby rolnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak te nasze rozwiązania niekonwencjonalne sprawdzają się na polach. Po raz pierwszy też zorganizowaliśmy przy okazji Dni Pola stoisko, miejsce, gdzie również rolnicy, którzy zajmują się produkcją zwierzęcą, mogą coś dla siebie znaleźć. Funkcjonuje już od roku dział Animal Nutrition w ramach struktur Timac Agro i tu również mamy specjalistów z zakresu żywienia zwierząt, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, które pokazują nasze rozwiązania, nasze produkty, a tych produktów również przybyło w tej części zootechnicznej i rolnicy mogą również uzyskać informacje na temat produkcji zwierzęcej. Sekretem dobrego wzrostu kukurydzy jest odpowiednie odżywienie. Jaką technologię uprawy zastosowano na prezentowanych poletkach? Jeżeli chodzi o kukurydzę, faza szóstego liścia często jest momentem kluczowym w rozwoju tej rośliny. Jest to moment, kiedy zaczyna się ona przestawiać na odżywianie przez system korzeniowy i jednocześnie jest to moment, kiedy mnóstwo plantacji zaczyna wyglądać źle. Wynika to często z tego, że są one niewłaściwie odżywione. Jeżeli chodzi o nawożenie podstawowe, cała plantacja została nawieziona solą potasową, jeżeli chodzi o zabezpieczenie w potas i poszczególne warianty zostały tutaj w różny sposób rozwiązane, jeżeli chodzi o nawożenie wiosenne, przedsiewne. Jeżeli chodzi o nawożenie wieloskładnikowe, nasz podstawowy nawóz wieloskładnikowy to jest Eurofertil Top 35 N-Proces, który jest typowym nawozem specjalistycznym zalecanym do rzędowego wysiewu kukurydzy. Dodatkowo został on wsparty nawozem mikrogranulowanym o nazwie PhysioStart, który jest nawozem powodującym bardzo dobry rozwój początkowy roślin, szczególnie w początkowym etapie rozwoju, tak do 6-8 liścia, który to rozwój, jak wiemy, jest bardzo problematyczny w tej uprawie. Firma posiada szereg rozwiązań w nawożeniu buraka cukrowego. Jak zaznaczył Piotr Smolarek, na polach zastosowano praktycznie wszystkie kombinacje dla tej uprawy. Tutaj możemy porównać wszystkie nawozy do podkorzeń, które zawierają nasz innowacyjny fosfor w formule Topfos, fosfor, który się nie uwstecznia w glebie o odczynie kwaśnym, czy też w glebie o odczynie zasadowym. Rolnicy tutaj mają możliwość porównywania różnych kombinacji, bo niektórzy stosują pojedyncze nasze nawozy, ale nie mogą porównać naszych nawozów do nawozów na przykład czy też konkurencji, czy też naszych innych nawozów. Także mogą wybrać najlepsze rozwiązanie dla swojego gospodarstwa. Także często rolnicy pytają też o te produkty, których jeszcze nie stosowali dotychczas i są bardzo zainteresowani, żeby może wzbogacić, nie stosować jednego naszego produktu, ale i również nasze nawozy na przykład dolistne, jeżeli stosowali do tej pory tylko nawozy granulowane. Zarówno w rzepaku, jak i uprawach ozimych pszenicy i jęczmienia zaprezentowano rozwiązania polecane przez ekspertów Timac Agro. Mamy tutaj zarówno te same nawozy przedsiewne, czyli nawóz NPS 49 i 51 NPK do stosowania właśnie jako nawóz startowy w tej uprawie. Natomiast mamy również te nawozy z gamy Sulfamo. Natomiast rzeczy, które są typowo dla pszenicy, to tutaj mamy przede wszystkim pokazane zastosowanie nawozów płynnych. To są dwa płyny. Jeden to jest Fertilider Tonic, drugi to jest Fertilider Vital. Konsultacji z zakresu odżywiania roślin udzielali doradcy techniczni organizatora oraz ekspert w dziedzinie nawożenia dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktor kilka tygodni temu uzyskał habilitację, której serdecznie gratulujemy. Pomimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała. W spotkaniu udział wzięło ponad 300 rolników. Przy suto zastawionych stołach gospodarze mogli wymienić się swoimi doświadczeniami z zakresu nawożenia upraw. Na gości czekało także wiele atrakcyjnych konkursów i zabaw. Firma Timac Agro szacuje, że łącznie we wszystkich lokalizacjach poletka odwiedziło ponad 1000 rolników.